z ich badań wynika, że Jarosław Kaczyński nie daje żadnej wartości dodanej w Warszawie i nie jest w stanie uratować żadnego utraconego mandatu dla PiS. To nie jest żaden hit, to jest kwestia niewiedzy Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że w mojej ocenie on owszem ma wiedzę historyczną, ma wiedzę prawniczą, ale nie ma wiedzy ekonomicznej. W związku z tym dla niego kwestia płacy netto czy brutto nie ma znaczenia. Nie konstytucja, nie ustawy, nie rozporządzenia mają znaczenie, a więc nie stanowione prawo, tylko wola jednego człowieka. Tak jak przed 89 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Dywajek, redakcja Goniec.pl. Kolejny wywiad na naszym kanale Państwa i moim gościem poseł PSL-u, były minister rolnictwa Marek Sawicki. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, witam. Pierwsze pytanie dotyczy się chyba jednego z najgłośniejszych transferów tej kampanii wyborczej, czyli Michał Kołodziejczak, lider Agrounii na listach Koalicji Obywatelskiej jako jedynka w Koninie. Czy uważa pan, że rzeczywiście to jest ten moment, kiedy Koalicja Obywatelska wchodzi do gry o polską wieś, że rzeczywiście Michał Kołodziejczak jest na tyle wiarygodnym kandydatem, że nakłoni wiele osób do głosowania na listę Donalda Tuska, do tym bardziej, że wiele osób przyrównuje go do Andrzeja Lepera. Myśli pan, że to rzeczywiście zadziała, czy jednak raczej te tradycyjne partie wsi, jak na przykład PSL czy PiS, zgarną znowu większość? Otóż, panie redaktorze, no ja się dziwię, że Michał Kołodziejczak zgodził się na Konin, a nie na swój okręg sieradzki, no ale to jest jego wybór. On tak zdecydował. Natomiast ja będę zachęcał rolników do tego, żeby głosowali na rolników niezależnie od tego, na której liście są. Dlatego, że mamy przykład chociażby z ostatniej kadencji, gdzie Jarosław Kaczyński politycznie, chcąc się przypodobać środowiskom, że tak powiem, związanym z zielonymi, zaproponował tak zwaną piątkę Kaczyńskiego dla zwierząt, gdzie praktycznie hodowla bydła i drobiu w Polsce uległaby likwidacji. I to udało się rolnikom z różnych opcji politycznych, w tym także z Prawa i Sprawiedliwości, zablokować. Więc jeśli gdzieś na listach pojawiają się ludzie rozumiejący problemy wsi, rozumiejący problemy rolnictwa, to warto na nich głosować, bo my na ogół w Sejmie próbujemy się w ważnych sprawach porozumieć. Więc tutaj no, z pewnością Donald Tusk chce pokazać, że buduje listę bardzo szeroko, bardzo otwartą. Od Gertycha poprzez Kołodziejczaka do środowisk skrajnie lewicowych, chociażby posłanka Jachira. Więc tutaj oferta tej partii jest różnorodna, ale czy spójna, tego bym się obawiał. Pytanie, czy spójna jest oferta trzeciej drogi? Z jednej strony mamy na przykład takie osoby na listach jak Małgorzata Zych, była działaczka Konfederacji, która będzie startować do Senatu, czy Joanna Fabisiak z KO, która ma być na liście warszawskiej. Jak pan ocenia te transfery? No, panie redaktorze, jeśli patrzymy na te dwie osoby, to w mojej ocenie w swoim konserwatyzmie one tak daleko nie są. Pani Zych jasno po wezwaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza odcięła się od wcześniejszych konfederacyjnych koncepcji w zakresie wspierania Rosji i Putina. Jasno potępiła jego agresję na Ukrainę i mamy nadzieję, że to jest jej już świadoma decyzja, a nie tylko chęć zaistnienia w polityce. Ona jest kandydatem, który wyłonił się w sytuacji, gdzie inne środowiska polityczne nie miały konkurenta dla Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu jako kandydatka do Senatu. Wierzę, że w tym okręgu ma także swój elektorat i że może odebrać PiS-owi mandat. Natomiast jeśli chodzi o panią Fabisiak, to pani Fabisiak wie doskonale, wie to również pan Sonik, wiedzą to również chociażby Marek Biernacki czy poseł Tomczak, że w Polskim Stronnictwie Ludowym, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, nie ma dyscypliny, że każdy ma prawo do wyrażania własnych poglądów i głosowania zgodnie z własnym sumieniem. W związku z tym, że nie było miejsca dla pani Fabisiak z jej poglądami konserwatywnymi na liście Tuska po jego ogłoszeniu, że aborcja do 12 tygodnia życia będzie na życzenie,
dla niej miejsca tam nie było, a jest to parlamentarzystka z dużym doświadczeniem z Warszawy, więc zaprosiliśmy ją do udziału w trzeciej drodze. A czy uważa pan w związku z tymi wszystkimi przytosowaniami, ale tutaj bardziej myślę warto zahaczyć około Dziejczaka, że rzeczywiście w tych wyborach na wsi i wśród konserwatystów te wybory będą o wiele bardziej rozłożone niż zwykle. Czy jednak będzie tak, że znów te partie tradycyjnie konserwatywne w Polsce zgarną tutaj większość? Otóż, panie redaktorze, mimo wszystko, mimo dużej akcji, że tak powiem, na rzecz progresywności obyczajowej, polskie społeczeństwo jednak w swojej większości jest nadal centrowo-konserwatywne. W związku z tym ja wierzę w to, że trzecia droga, szczególnie w ramach trzeciej drogi Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe zdobędą dobry wynik i że to środowisko polityczne będzie decydowało o przyszłości Polski i o kształcie również legislacji, jaka będzie miała miejsce w Sejmie, bo tworząc rząd z partiami demokratycznymi, z pewnością moje środowisko polityczne nie zaakceptuje oferty Donalda Tuska czy oferty Zielonych skrajnej lewicy Zandberga w sprawach światopoglądowych. Czyli rozumiem, że jeżeli zawiązałaby się koalicja po wyborach, gdzie, tak jak to się mówi, opozycja demokratyczna zawiązałaby rząd, to trzecia droga w kontekście na przykład głosowania o aborcji, gdzie Donald Tusk mówi jasno, że ma być do 12 tygodnia ciąży, zagłosuje przeciw, no albo ewentualnie nie będzie żadnej dyscypliny. Otóż na pewno nie będzie żadnej dyscypliny, natomiast powrócimy do tego, co proponowaliśmy jeszcze wiele miesięcy temu po tak zwanym orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej, że chcemy w tej sprawie najpierw przywrócić kompromis aborcyjny, dlatego że on przywraca pewną normalność i stabilizację, jaka miała miejsce od roku 93. Natomiast później chcemy, żeby w tej sprawie rzeczywiście rozpisać prawdziwe referendum. I tu chcę powiedzieć jako konserwatysta, także jako katolik, że jeśli takie referendum zostanie rozpisane i w tym referendum zapadnie jakakolwiek decyzja, ja ją zaakceptuję. Tak więc tutaj dość ciekawy wątek, ponieważ no, na listach wyborczych opozycji pojawiły się takie postacie jak na przykład Jana Szosta, która najpierw była na listach Koalicji Obywatelskiej, teraz wylądowała na lewicy, gdzie ona mówi, że no, praktycznie do momentu porodu powinna być dopuszczalna aborcja. Więc panie redaktorze, to jest myślę, że też przykra dyskusja o tym, że my szanujemy życie matki, a nie szanujemy życia dziecka, więc uważam, że jedno i drugie jest jednakowo ważne, natomiast polskie prawo dzisiaj jasno rozstrzyga, że jeśli jest zagrożone zdrowie matki, zdrowie kobiety i tutaj nie określa się, czy tylko zdrowie somatyczne, czy także psychiczne, to lekarze, jeśli takie orzeczenie wydadzą, kobieta ma prawo do decyzji usunięcia takiego płodu. Natomiast jak pan ocenia co do tych przetasowań list wyborczych, no niektórzy mówią ucieczkę Jarosława Kaczyńskiego z Warszawy do Kielc, gdzie wiemy doskonale, że w Warszawie startuje Donald Tusk, Adrian Zandberg, Sławomir Mentzen i w takiej sytuacji Jarosław Kaczyński po raz pierwszy od wielu lat decyduje się, żeby jednak nie startować w swoim rodzinnym mieście. Jarosław Kaczyński ma swego rodzaju traumę po przegranych z Tuskiem. W związku z tym nie chciał po raz kolejny tego samego przeżywać, dlatego ucieka do Kielc. Zresztą, tak jak oni nam tłumaczą, przecież ze sobą rozmawiamy, z ich badań wynika, że Jarosław Kaczyński nie daje żadnej wartości dodanej w Warszawie i nie jest w stanie uratować żadnego utraconego mandatu dla PiS. Natomiast w Świętokrzyskim być może jakiś mandat PiSu uratuje. Ale czy Świętokrzyskie przyjmie Jarosława Kaczyńskiego z otwartymi rękami? Nie wiem, dlatego że to jest też społeczeństwo dosyć, powiedziałbym, konserwatywne i przywiązane do tradycji lokalnych. Tam rzeczywiście dużo głosów zbierają zawsze ci, którzy są miejscowi. Chociaż tamta kampania pokazała, że desant Zbigniewa Ziobry był na Świętokrzyskim skuteczny. Więc dziś widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński idzie bardziej śladami Ziobry niż wybiera własną drogę. Natomiast co do ostatniej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, no chyba hitem
Już na zawsze będzie ta wypowiedź o 14, no bo Jarosław Kaczyński zamiast powiedzieć 2200 brutto, mówi 2200 na rękę. No i Skarb Państwa musi pokryć te 8 miliardów różnicy, które z tego przejęzyczenia wyniknęły. Jak pan w ogóle ocenia to, że Jarosław Kaczyński nie powiedział po prostu, no przepraszam, pomyliłem się? To nie jest żaden hit, to jest kwestia niewiedzy Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że w mojej ocenie on owszem ma wiedzę historyczną, ma wiedzę prawniczą, ale nie ma wiedzy ekonomicznej. W związku z tym dla niego kwestia płacy netto czy brutto nie ma znaczenia. On się nigdy tym nie zajmował, on nigdy nie pilnował także własnych rachunków, zawsze otoczenie mu tego pilnowało, więc dla niego było to zwyczajna niewiedza, a nie przejęzyczenie. Wiedział, że jest netto i brutto i z tej podstawowej wiedzy, jeszcze ze szkoły podstawowej wiemy, że netto to jest to, co jest na czysto. W związku z tym użył tego zwrotu. Natomiast panie redaktorze, to co zrobił Skarb Państwa, to co zrobili pozostali politycy, to jest jeszcze raz kolejny dowód na to, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem. Że w Polsce PiSu nie konstytucja, nie ustawy, nie rozporządzenia mają znaczenie, a więc nie stanowione prawo, tylko wola jednego człowieka. Tak jak przed 89 roku. Wola sekretarza, wola szefa partii, wola prezesa prezesów jest ostateczna i mimo, że Ministerstwo Finansów pierwotnie zupełnie inaczej liczyło i miało pieniądze inaczej poukładane w budżecie, to ta wola wypowiedziana publicznie musi być przez nich zrealizowana. Ale oczywiście my za tę wolę wszyscy zapłacimy. Bo panie redaktorze, jeśli w przyszłym roku w budżecie potrzeby zadłużeniowe Polski rosną do ponad 420 miliardów złotych, to się nie bierze z księżyca. To są pieniądze, które są pożyczane od moich dzieci, od pana dzieci, od moich wnuków i to oni będą je w przyszłości spłacać. Jednocześnie w Brukseli leży wielka fura pieniędzy, wynegocjowane ponad 270 miliardów złotych, których obsługę już płacimy, gdzie na zasoby własne Unii Europejskiej, na które zgodził się premier Mateusz Morawiecki, płacimy już podatek plastikowy, płacimy już także obsługę tak zwanych tej części pożyczkowej Europejskiego Programu Odbudowy. Nie mamy ani jednego euro na odbudowę. Zapłaciliśmy kupę kar, a obsługę tego wszystkiego płacimy. I zamiast korzystać z tamtych pieniędzy, to my szukamy bliżej nieokreślonych kredytów, czy to właśnie na potrzeby pożyczkowe, co określiłem, w tym roku jest to chyba coś koło 270 paru miliardów, a w przyszłym już rośnie do 420 miliardów złotych. I jeszcze przypominam, że mamy szereg zamówień wojskowych zrealizowanych na kredytach zewnętrznych, o których wartości jeszcze nie wiemy. Panie pośle, ale czy naprawdę Jarosław Kaczyński nie rozróżnia netto od brutto? Czy to naprawdę jest rzeczywistość według pana? W mojej ocenie tak. No dość mocna teza, jeżeli chodzi o to. No ale może kiedyś sam zainteresowany odpowie na to pytanie. Na razie nie okazji się na to jeszcze dobrze by było, panie redaktorze, żeby na to pytanie odpowiedziała minister finansów. Bo to oni przygotowywali jemu informacje i oni powinni go zbryfować do wystąpienia. Więc ktoś mu podał informacje na kartce, ktoś podał liczby, ale nie objaśnił, jakie trzeba na konferencji ogłosić. Już kończąc powoli naszą rozmowę, przejdźmy do ostatnich sondaży. No, według średnich sondażowych Lewica ma około 8%, Trzecia Droga około 9%, Konfederacja około 12-13%, KO cały czas stabilnie około 30%, no i PiS około 35%. Czy nie obawia się pan, że ten próg 8% jako Koalicyjny Komitet Wyborczy może być jednak za wysoki w dniu wyborów? W dniu wyborów nie będzie za wysoki, dlatego że 4 lata temu, mniej więcej na 4 tygodnie, 6 przed wyborami, nasz komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego wtedy razem z Kukizem miał notowania na poziomie 2-2,5%. Osiągnęliśmy dużo ponad 8, prawie 9. Więc w tej chwili też sondaży tych, które są oczywiście dominujące w kształtowaniu opinii publicznej,
mówi pan o tych 9. Inne sondaże, które chociażby publikuje Marcin Paladę z 6 różnych sondażowni za sierpień dają nam uśrednioną prawie 11%. Więc rozpoczęliśmy kampanię, rejestrujemy listy, już dzisiaj pierwsze listy są rejestrowane. W poniedziałek powinniśmy ten proces zakończyć i skończy się już wewnętrzna układanka. Każdy ruszy w pole, jak to się mówi, a więc w teren. I wtedy ta kampania nabierze już pełnego blasku. No to jak wszyscy ruszą w pole, no to czas na oranie. Tutaj, szanowni państwo, stawiamy kropkę. Oczywiście zachęcam do komentowania, dawania znać, czy się podobało, bo wasz głos dzisiaj nie tylko w dniu wyborów państwa i moim gościem był poseł Marek Sawicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.